Witamy Was w społeczności akademickiej wsbnl. Cieszymy się, że jesteś z nami. Dzisiaj pragniemy pomocy w opanowaniu pierwszych kroków w systemie clouda. Więc zaczynamy. Wchodzimy na stronę NLU i na górnym pasku mamy ikonkę systemu Cloud Academy. Klikamy i przenosimy się do panelu logowania. Ekran logowania to pierwsze, co pojawia się nam przed oczami. Pierwsze hasło tymczasowe zostało wysłane po ukończeniu procesu rekrutacji, co jest jednoczesne z przyjęciem na studia. Wpisujemy przesłany login, który otworzony jest standardowo z częścią imienia oraz nazwiska oraz naszą domeną uczelnianą maupa@student.wsb myślnik oraz wpisujemy hasło tymczasowe z maila powitalnego. Zapomniałeś hasło? Pamiętaj, że możesz je przewrócić naciskając na ikonkę Przypomnij hasło. Klikamy Załoguj się. Teraz widzimy główną stronę systemu Clouda. Po pierwszym załogowaniu rekomendujemy zmienić hasło tymczasowe. Klikamy ikonkę Profil, w prawym górnym rogu następnie ustawienie. W górnym polu wpisujemy stare hasło, a poniżej nasze nowe hasło. Hasło musi zawierać co najmniej 10 znaków i składać się z kombinacji liter, cyfr i symboli. Jeszcze raz powtarzamy nowe hasło, po czym zapisujemy i wracamy do strony głównej. Obok przycisku Profil znajduje się Clouda Office, umożliwiający darmowy dostęp do pakietu Microsoft Office 365. Wystarczy zalogować się poprzez konto studenta i możemy korzystać z programów Word Excel PowerPoint. Każdy student i słuchacz ma również dostęp do poczty studenckiej której użycie jest koniecznie w celu kontaktu z prowadzącymi lub pracownikami administracyjnymi uczelni. Pamiętaj, że zgodnie z decyzją rektora dotyczącą ochrony danych osobowych po procesie rekrutacji kontakt z uczelnią może nastąpić tylko i wyłącznie przez maila z domeny uczelnianej. Na głównej stronie clouda widzimy Aktualności, powiadomienie, najbliższe zajęcie, nowe zadanie, materiały. Można również zapoznać się z zarządzaniem rektora, kanclerza lub dziekana oraz obejrzeć webinar. W prawym dolnym rogu strony możemy znaleźć cloudka. Które odpowie na interesujące nas pytania dotyczące studiów. Obok ikony cloudka mamy przycisk do zarządzania kafelkami na stronie głównej. Przenosimy się do menu, znajdującego się po lewej stronie. Pierwszy widzimy moduł Pracownicy, w którym znajdziesz kontakt do wszystkich pracowników dydaktycznych i administracyjnych. Kolejnym modułem jest harmonogram, w którym znajdziesz wszystkich zajęć, które musimy odbyć w naszym procesie dydaktycznym. Również możemy zobaczyć harmonogram na wybrany semestr oraz zapoznać się z organizacją roku akademickiego. Pamiętaj, że część zakładek, w tym harmonogram czy finanse, uzupełniane są przez różne działy i zazwyczaj zajmuje do 7 dni roboczych od momentu wysyłki haseł dostępowych do systemu Cloud, ale nie wcześniej niż 2-3 tygodnie przed rozpoczęciem semestru. Przejdziemy teraz do modulu Studia. W tym celu rozwijamy listę zakładek i wchodzimy w pierwszą zakładkę Kurs. Wybieramy plan studiów interesujący nas przedmiot. W tym miejscu znajduje się wszystko dotyczące danych zajęć. Zakładka, na którą warto zwrócić uwagę, to sylabus kursu. W tabusi kursu możemy znaleźć opis przedmiotu, wykaz literatury, treści programowe oraz formę zaliczenia przedmiotu, a także wielu innych cennych informacji. Przechodzimy do zakładki Dziennik. W nim możemy sprawdzić liczbę punktów oraz naszą obecność na zajęciach. Materiały to miejsce, gdzie wykładowca zamieszcza różnego rodzaju materiały, od skanów i zdjęć aż do prezentacji. Zadanie. Tutaj możemy oddawać zadanie. Zobaczyć liczbę punktów, którą możemy dostać oraz termin, do którego możliwy jest oddanie zadania. Dla przykładu mamy jedno nieoddane zadanie. Wykorzystamy to. We wkazanym polu znajduje się treść zadania. Poniżej wykładowca załącza do niego materiały. W polu tekstowym wprowadzamy rozwiązanie zadanie. Poniżej możemy również załączyć plik z rozwiązaniem. Następnie klikamy Wyślij. Pozostaje tylko czekać na jego ocenę. Kolejną funkcją jest forum. Tutaj możemy zadawać pytanie do prowadzącego lub grupy oraz odpowiadać na nie. W zakładce wideo możemy obejrzeć archiwalne nagrania z wykładów. Teraz wracamy do rozwijanego menu. Studia i kolejną pozycją jest zakładka Zadanie. Tu znajdziemy zadanie ze wszystkich kursów, które mamy do zaliczenia lub które są już ocenione. Kolejna zakładka to transmisje. Korzystamy z tej funkcji, gdy chcemy uczestniczyć zdalnie w czasie rzeczywistym wykładzie. Dołączyć do zajęć możemy parę minut przed rozpoczęciem, gdy link już jest aktywny. Pamiętaj, że archiwalne nagrania znajdują się w kursach, o których mówiłam przed chwilą. W tym module znajdują się takie zakładki jak testy, praktyki, oceny, badanie, seminaria oraz plan studiów, o których więcej dowiesz się na przedmiocie. Czy wprowadzenia do studiów. W zakładce biblioteka każdy student lub słuchacz może skorzystać z serwisu e-book Libra, eBook Point Biblio oraz cyfrowej biblioteki w USB Wystarczy założyć konto na jednym z serwisów, a po aktywacji konta użyć indywidualnego PIN-u podanego w systemie clouda. Umożliwia nam to dostęp do wszystkich publikacji dostępnych za darmo. Teraz przejdziemy do modułu płatności. W nim określone są finanse zarówno za dany miesiąc rozliczeniowy, jak i przyszłe oraz te, które już opłaciliśmy. Najważniejszą informacją jest sposób płatności w dwóch formach. Płatność standardowa, która księgowana jest do trzech dni roboczych. Tutaj należy pamiętać, że przy zapłacie przykładowo w piątek płatę możesz mieć zaksięgowaną dopiero w środę, płatność Payu, która księgowana jest w ciągu kilku sekund, a w razie zablokowania konta momentalnie je aktywuje. Stypendia. W zakładce stypendia możemy złożyć wniosek o stypendium lub zapomogę oraz sprawdzić jego status. Możemy również zapoznać się z informacjami dotyczącymi terminu składania wniosku oraz rodzajem stypendiów. Pamiętaj, że informacje o turach naboru wniosków stypendialnych zawsze określone są w tej zakładce. Kolejnymi modułami są kalendarz oraz projekty. O których więcej dowie się na wstępie do studiowania. W module Komunikacja mamy kilka zakładek. Pierwsze to komunikaty, czyli informacje, które dostajemy od pracowników administracyjnych lub prowadzących dotyczących kursów lub aktualności związane z życiem uczelni. Jak widzimy, mamy tutaj jeden nieodczytany komunikat, przy którym widnieje status nowy. W zakładce podania możemy złożyć podania dotyczące różnych spraw, np. podanie o dodatkową specjalność, odpis dyplomu w języku obcym, urlop dziekański, zmianę formy studiów, rezygnacja i wiele innych. Zwróć uwagę, czy dane podanie wymaga wymaga wersji papierowej lub podpisane elektronicznie. Jeżeli chcemy uzyskać zaświadczenie o przyjęciu lub poprosić o wysłanie legitymacji studenckiej pocztą, korzystamy z zakładki zgłoszenia. Możemy skorzystać z zakładki kontakt, jeżeli mamy jakiekolwiek pytanie. Tu możemy uzyskać odpowiedzi na najczęściej zadawane pytanie lub znaleźć kontakt do każdego działu na uczelni. Udało nam się dokładnie omówić funkcjonowanie platformy Clouda. Mam nadzieję, że po obejrzeniu tego filmu studiowanie z Clouda będzie dla was przyjemne i łatwe. Na koniec zapraszamy do polekowania naszych social mediów, które znajdują się na samym dole. Powodzenia.